Dzień dobry, Magdalena Rigamont i Onet Opinie. Witam Państwa i witam moich gości, panowie posłowie, pan Maciej Lasek i pan Dariusz Joński. Dzień dobry, panowie. Panie pośle, najpierw pytanie do pana posła Laska. Co się stanie, jeśli dron uderzy w samolot pasażerski? To jest olbrzymie zagrożenie. Uderzenie drona w samolot pasażerski może doprowadzić do wyłączenia silnika, do dehermetyzacji kabiny, do uszkodzenia ważnych systemów w tym samolocie. Przykładem zagrożenia jest choćby są przypadki zderzeń samolotów z ptakami. No, najbardziej znane amerykańskie nowojorskie, prawda, lądowanie na Hudson, gęsi kanadyjskie, gęsi, które wyłączają tak naprawdę dwa silniki w samolocie. Badania, które są prowadzone przez producentów samolotów, pokazują, można je znaleźć w internecie, pokazują, w jaki sposób dron, zderzając się z samolotem, który wykonuje lot z prędkością 250, 270, 300 km na godzinę, jak niszczy strukturę samolotu. I to są drony o masie 1 kg, 0,5 kg, czasami 2-3 kg. To jest destrukcja taka, że trudno mówić o bezpiecznym kontynuowaniu lotu. 2 tygodnie temu, proszę Państwa, byłam w Kijowie. Tam taka krytyczna noc, 36 dronów nad Kijowem. Wszystkie tak naprawdę rozbrojone, wszystkie tak naprawdę wykryte przez system radarowy nad Kijowem. Panie pośle, tu pytanie do pana posła Jońskiego. My mieliśmy mieć taki system zakupiony jeszcze w zeszłym roku, jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, ale nie mamy, bo decyzja o zakupie została odwołana. Dlaczego? No to jest dobre pytanie, dlaczego. Właśnie zwołaliśmy podkomisję sejmową, żeby to w Sejmie w końcu szefowie tych wszystkich instytucji, za które podatnicy płacą, odpowiedzieli, dlaczego, pomimo tego, że wojsko wysłało taką prośbę, żeby wniosek, żeby zakupić, żeby każde lotnisko w przyszłości, a na początku 5, miało taki specjalny system antydronowy, no, na wypadek, gdyby właśnie, tak jak było ostatnio na Okęciu, zbliżył się dron. 13 maja, dobrze pamiętam. 13 maja, później, chwilę później były Katowice-Pyrzowice, czyli kolejny dron. 13 maja, proszę Państwa, na odległość 30 metrów zbliżył się dron do samolotu pasażerskiego. Specjaliści mówią, że sekundy dzieliły od uderzenia. Tak, samolot był linii pasażerskich LOT, podchodził do lądowania 7 km przed Okęciem, 30 metrów od samolotu przeleciał obiekt wielkości szybowca, czyli powiedzmy, że nawet 10 metrów. No i dobrze, że pilot zauważył i to było włos od tragedii. Udało mu się wylądować. To samo mieliśmy w Pyrzowicach, tylko tam dron był pod samolotem. I to, co mnie najbardziej jakby zdziwiło, to kiedy z taką rozbrajającą szczerością usłyszeliśmy od przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która powinna pilnować bezpieczeństwa na niebie, że tak de facto oprócz samolotów, które są na radarach, to wszystkie inne obiekty jak balony czy drony to powinni wypatrywać piloci. Czyli pan pilot patrzy sokoli wzrok. Sokoli wzrok, tak, dokładnie, lornetki. No gorzej, jak jest mgła, no to nic nie zobaczy. Żartujemy oczywiście, ale to już nie są żarty, dlatego że trudno się czuć bezpiecznie w sytuacji, kiedy faktycznie pasażerowie lecą samolotem, załogi samolotów mają tak de facto pilota, który ma wyszukiwać różnych dziwnych, jak widzimy. W zeszłym tygodniu, panowie, rozmawiałam z panem Łukaszem Jasiną, rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie tylko o katastrofie smoleńskiej, nie tylko o tym, że prezydent Zełenski według niego powinien przeprosić nas za rzeź wołyńską, ale też o tym, co się dzieje na polskim niebie. I on powiedział, że możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach takich, no właśnie, anonimowych, trudno identyfikowalnych obiektów. To mogą być drony, to mogą być balony, to może być coś, co przypomina szybowiec. Panie pośle, pan jest specjalistą od nieba, pan jest specjalistą od samolotów, pan jest specjalistą też od katastrof lotniczych. Stąd pytanie do pana, co to może być i jak to identyfikować?
jak się uchronić przed tym? Przede wszystkim musimy pamiętać, że dynamiczny rozwój techniki dronowej, czyli coraz więcej takich obiektów w prywatnych rękach, też stwarza pewne zagrożenie. No, podczas komisji... prywatnych polskich rękach, o tym pan tak. mówi. Mhm. Podczas komisji dowiedzieliśmy się, że w Polsce jest zarejestrowane chyba 180 tysięcy użytkowników prywatnych dronów. Więc to jest skala. 180 tysięcy użytkowników, więc tych dronów może być więcej. Jeszcze może być znacznie więcej. Są ludzie, którzy mają po kilka dronów, wykorzystują je w sposób albo zawodowy, albo prywatny. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli... Ja tylko państwu wyjaśnię. Ludzie wykorzystują drony między innymi do robienia filmów, do robienia badania, zdjęć, do robienia badań. Często filmują siebie, jak biegną albo jak wykonują jakieś sporty. Tak. Tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast istotne jest zupełnie coś innego. Taki dron, co zresztą widać podczas konfliktu w Ukrainie, może stanowić bardzo duże zagrożenie. I nie można wykluczyć, a rolą państwa jest szacowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń, które mogą potencjalnie doprowadzić do zagrożeń na dużą skalę. Nie można wykluczyć, że nasz system detekcji jest testowany przez wrogie państwo, którym dzisiaj jest ewidentnie Rosja. W związku z czym tym bardziej powinniśmy traktować tego typu zagrożenie poważnie. Jeżeli w grudniu wlatuje pocisk manewrujący na wysokości 50-100 metrów, który jest widoczny na radarach, a którego nie można znaleźć przez cztery miesiące. Jeżeli później, kilka miesięcy później wlatują nad polskie niebo dwa balony z Białorusi, z których jeden ucieka, a drugi znika i od kilku dni, od kilkunastu dni tak naprawdę nie można go znaleźć. Najpierw szukało go 20 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz zwiększono liczbę żołnierzy podobno do 30. No to też jest pewnego rodzaju kpina. Jeżeli poszukujemy obiektu, który potencjalnie może być niebezpieczny, stanowić zagrożenie, to powinno się większe siły i środki przeznaczyć. No i mamy te drony, które pojawiły się w rejonie podejść do lotnisk kontrolowanych w Polsce. Pyrzowice, Warszawa. Ja powiem, jak to powinno wyglądać. W 2015 roku mieliśmy takie zdarzenie, kiedy ja jeszcze byłem przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Było bardzo podobne zdarzenie nad Piasecznem w odległości 5 czy 7 mil od lotniska Chopina na wysokości 500-600 metrów. Pilot samolotu linii Lufthansa zaraportował, że widzi niezidentyfikowany obiekt. Natychmiast, nie czekając na potwierdzenie, został przekierowany ruch na podejście na inną drogę startową, żeby nie zwiększać ryzyka kolizji. Ale panie pośle, to jest teraz tak, że mamy czekać, wyczekiwać, aż coś się stanie? Jaka jest właśnie, sytuacja? Właśnie do tego dążę. Wtedy natychmiast została powiadomiona policja, zostały podjęte czynności. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych potraktowała to zdarzenie jako poważny incydent. Prowadziła badanie. My na ostatniej podkomisji dowiadujemy się od przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, że on zakwalifikował to zdarzenie jako incydent bez badania i bez nadzoru. Pomimo tego, czyli ze strony Komisji Badania Wypadków Lotniczych nie jest nawet prowadzony nadzór nad takim badaniem prowadzonym, załóżmy, przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, nad tym zagrożeniem. Mimo że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zakwalifikowała to zdarzenie jako bardzo groźne. Jako czyli my jesteśmy, panowie, de facto w niebezpieczeństwie, rozumiem. Bo pan mówi o tym technicznie, a pan politycznie, panie pośle. Tak, czyli jestem też przewodniczącym tej podkomisji i muszę powiedzieć, że to w ogóle, co się dzieje z tymi instytucjami, bo to nie jest pierwszy czas, kiedy mamy takie intensywne spotkania, bo rok temu w ogóle kontrolerzy odeszli od pracy i w ogóle mieliśmy zawieszone połączenia, dlatego że szefostwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pomimo tego, że oni akurat mieli wiedzę, ale byli tak konfliktowi, że nie byli w stanie z ludźmi rozmawiać. I też się ludzie zastanawiali, czy polecą na wakacje, czy też nie. Ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, dlatego że wychodzi prezydent, premier, minister obrony narodowej, każdy z nich i mówi, że mamy bezpieczne niebo, że jest wszystko okej, że pilnujemy i że widzimy, co się dzieje. Proszę, pomijam tą rakietę, ale no, wlatują balony z nad Białorusi, szukają, nie mogą znaleźć. Do dzisiaj nie wiedzą, co to jest. Później te drony jakby... I później mamy tą podkomisję. Dajemy im tydzień, żeby się przygotowali, żeby powiedzieć, co to było, żeby powiedzieć, że już więcej tego nie będzie. A oni z rozbrajającą szczerością mówią, słuchajcie, ale my nie mamy żadnego systemu, żadne lotnisko nie ma systemu antydronowego. My tak de facto nie wiemy, co to było, a ten dron nie miał kilku centymetrów, tylko kilka metrów. I co się ma jeszcze wydarzyć, żeby nie doszło do tragedii? Czy naprawdę to są...
Wszystkie dzwony biją na alarm, a oni sobie lekceważą. My zwołaliśmy teraz tą podkomisję na 2 czerwca, bo trzeba zmienić, jak się okazuje, przepisy i zakupić system. Więc zapytamy, dlaczego pani prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ja to traktuję jako sabotaż, że zrezygnowała z zakupu tego systemu. Pan ma ten dokument, prawda? O rezygnacji jest tego zakupu. Jest to dokument datowany 3 lutego 2023 i to jest w sprawie uchylenia zarządzenia, w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa systemu umożliwiających lokalizację i identyfikację bezzałogowych statków powietrznych. Czyli nie mamy systemu... Wycofali się i tak de facto... No ale panowie, politycznie to jest tak. Pan poseł Szczerba, panie pośle, pokazuje się błędy, pokazuje się zagrożenia, pokazuje się niebezpieczeństwa, a ostatni sondaż pokazuje, że 34% dla Prawa i Sprawiedliwości, 24, nie chcę pomylić, 24 dla was, 24, 10 punktów procentowych, panowie. Czyli nic sobie społeczeństwo z tych waszych doniesień nie robi. Nie do końca. Kantar piątkowy, 4% różnicy, to naprawdę nie jest dużo, a kampania dopiero się rozpoczyna. Przed nami 4 czerwca. Mam wrażenie, że już trwa i trwa ta kampania. Niech pan nie przesadza. Ale wiadomo, że atmosfera i takie emocje wszystkie przed nami i gdyby nie kampania, to z góry moglibyśmy powiedzieć, kto wygra, ale jednak te kampanie odwracają losy. I moim zdaniem coś się jednak w tej machinie i państwie PiS zacięło. Znaczy już wszystko odmawia posłuszeństwa. Ci ludzie... Myślenie życzeniowe, panie pośle, co pan uprawia, ale... Nie do końca, ale powiem pani przykład. Przecież Kaczyński wyszedł i powiedział, proszę państwa, no, z inflacją nie daliśmy rady. Buda wyszedł, mówi, nie, Mieszkanie Plus nie wypaliło. Tchórzewski wyszedł, mówi, faktycznie, 2 miliardy wydane, ale elektrowni... Elektrowni nie było. Wie pani, co im się udało? Afery im się udało i pan Morawiecki otwierał otwarty most. To im się udało, ale poza tym, to de facto co im się udało? Nawet wymiar sprawiedliwości sknocili maksymalnie. Ale panie pośle, podważyli pana badania, pana śledztwo w sprawie Smoleńska, to jest cały czas podważane... Parówkami. Parówkami i innymi rzeczami również. Te parówki są jakoś powtarzane. Absolutnie oczywiście. Więc teraz co? Politycznie podważone. Na tym został zbudowany ogromny kapitał, na tym podważaniu ogromny kapitał polityczny. Teraz to, co pan mówi o zagrożeniu dla nas, dla polskiego nieba, też może być podważane, no bo polskie niebo jest bezpieczne, jak pan zacytował przedstawiciela Prawa. Jeżeli rozmawiamy albo słuchamy przedstawicieli takich instytucji, jak Urząd Lotnictwa Cywilnego, jak PAŻP, jak przedstawiciel ministra, można odnieść wrażenie, Polacy, nic się nie stało. Przecież nikt nie zginął. No, nikomu na głowę to nie spadło. No właśnie. A pan chce dodać jeszcze? No niestety badanie wypadków lotniczych, zapobieganie różnego rodzaju zdarzeniom polega też na przewidywaniu. No po co się prowadzi badanie zdarzeń lotniczych? Nie tylko po to, żeby określić jego przyczynę, ale żeby wydać zalecenia profilaktyczne, żeby się nie powtórzyły. Jeżeli pani wspomina, że wyniki naszego badania w sprawie katastrofy smoleńskiej zostały podważone. Nie, profesjonaliści nie mają absolutnie żadnych... Ale politycy mają, panie pośle. I politycznie zostało... Politycy przychodzą i 8 lat już są ci politycy, którzy podważają, panie... I co ciekawsze, proszę zwrócić uwagę, najostrzejsza retoryka, która ostatnio została podjęta, tak, Rosjanie zamordowali nam prezydenta. To mówi między innymi premier, prawda? To mówi pan Macierewicz. To mówią wysocy rangą politycy PiSu. I co? Nawet ambasadora nie wezwali do MSZ-u, żeby mu przekazać jakąkolwiek notę w tej sprawie. Ale mówi się o tym, i to też rzecznik Jasina, że trwają dyskusje na temat. Na stole jest informacja, czy nie... Ponad rok. Nie wyprosić ambasadora Federacji Rosyjskiej z Polski. Ale chyba nie z tego powodu. Jeżeli, wezwali go... No, powodów jest wiele, panie pośle. Ale wezwali go choćby wtedy, kiedy pojawił się niepochlebny dla Polski materiał w rosyjskiej telewizji dotyczący przejęcia rosyjskiej szkoły. To wtedy można było go wezwać. Ale jeżeli chodzi o to, co oni twierdzą... Czyli wrak, morderstwo prezydenta... To nic z tym nie zrobili. To pokazuje ich pełną hipokryzję. Panowie, 15 października najprawdopodobniej odbędą się wybory parlamentarne w Polsce. Data nieprzypadkowa, bo następnego dnia, 16 października, jest Dzień Papieski. I no właśnie, przypadkowa czy nieprzypadkowa? Dla Prawa i Sprawiedliwości nie. Dla nich nie, ale moim przekonaniu nie będzie akurat odgrywała tak wielkiej roli. Wydaje mi się, że i to nie tylko badania, ale te wszystkie rozmowy pokazują, że naprawdę ta inflacja, drożyzna, wysokie raty kredytów,
i też złodziejstwo, które się odbywa na masową skalę, moim zdaniem będą najbardziej, przynajmniej mocno nasz elektorat elektryzowały i motywowały do pójścia do wyborów. Polityka życzeniowa to jest coś wspaniałego, natomiast sondaże pokazują sondaż nie pokazuje dla PiS-u ponad 40%. Dający im możliwość samodzielnych rządów. Ale pokazuje 34-35, Konfederacja 12 i już się zbliżamy do... Ale nawet jakbyśmy popatrzyli na te dwa ostatnie, to raczej mają spadki niż wzrosty, więc zobaczymy. Znaczy, ja nie chcę bagatelizować. Ja uważam, że nie jeździmy w tej chwili po kraju na spotkania w ramach programu Tu jest przyszłość i rozmawiamy z ludźmi, dyskutujemy o tym również, o tym programie, który został wyemitowany i o samym problemie pedofilii w Kościele czy ukrywania. I ludzie, którzy nie są nawet naszymi wyborcami, którzy przychodzą na takie spotkania, mówią, słuchajcie, to musi być wyjaśnione, oczywiście, ale od tego nie są politycy. Od tego są służby, od tego jest prokuratura, a wszyscy ci, którzy zostali skrzywdzeni, muszą, Przypominam państwu, że wszystko zaczęło się od dziennikarzy, od Tomasza Sekielskiego i Marka Sekielskiego, potem Marcin Gutowski wiele filmów na ten temat. Jeżeli one się wydarzyły, muszą być wyjaśnione, ale nie od tego są politycy, żeby grać tym tematem. 4 czerwca marsz, na który zwołuje Donald Tusk, 15 października najprawdopodobniej wybory. Na razie tych dat się będziemy trzymać. Proszę państwa, pan poseł Joński, pan poseł Lasek, Magdalena Rigamonti. Dziękuję bardzo. Onet Opinie w środę, wyjątkowo dzisiaj. Do widzenia. Dziękujemy. Dzięki.